Serdecznie witam Państwa na briefingu prasowym poświęconym dalszemu funkcjonowaniu basenu nadwiślańskiego. Witam w imieniu Klubu Radnych Sojusz Obywatelski Grudziądz. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, iż basen nadwiślański być może będzie otwarty po nowym roku. My jako radni SOK uważamy, że to nie czas i miejsce, żeby był basen otwierany po nowym roku, tylko no każdy doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że teraz jesień jest okresem, jesień, zima jest okresem tym, kiedy najwięcej mieszkańców z tego basenu korzysta. Obawiamy się jednej rzeczy, że najpierw jest okres ponoworoczny, tak słyszeliśmy, później może się okazać, że będzie to być może Wielkanoc, a później się okaże, że już w zasadzie jest lato i z basenu nie będzie trzeba korzystać. Od 1988 roku ten basen był prowadzony przez OPES. OPES, podobnie jak inne dwie spółki grudziąckie, czy to MPGN, czy wodociągi, tak, duże spółki, mają pewną misję społeczną, którą powinny realizować na terenie miasta, czy to przez różnego rodzaju sponsorowanie imprez, tak, czy powiedzmy przez prowadzenie, tak jak w tym przypadku, basenu nadwiślańskiego, jeżeli chodzi o OPES. No, niestety niektórzy, przede wszystkim myślę, że tutaj strona OPES-u, prezes pan Marek Dec uważa, że żeby ciąć koszty, to należy ewentualnie tutaj zlikwidować, zamknąć ten basen, nie prowadzić, ewentualnie no, w jakiś sposób próbować się zrekompensować dofinansowaniem funkcjonowaniu w sobotę basenów szkolnych na Rządzu czy na lotnisku, tak? Ale to nie rozwiązuje na pewno problemu, o tym za chwilę powie nasza koleżanka radna pani Krystyna Wagniewska. Natomiast na inną rzecz chciałbym też zwrócić uwagę. Zdajemy sobie sprawę, że OPEC się boryka z pewnymi problemami. One przede wszystkim są związane z certyfikatami tak zwanymi CO2, dwutlenku węgla. Natomiast zwróćmy uwagę też na to, że w ciągu ostatnich 3 lat, przynajmniej z wyniku rachunku zysków i strat, wynika, iż grupa OPEC wypracowała 25 milionów zysku. Jeżeli mówimy dzisiaj o kilkuset tysiącach złotych na prowadzenie tego OPEC-u, tak? Przepraszam, tego basenu, to myślę, że ta kwota na kilkuset tysięcy złotych nie robi wrażenia. Tak? Różnie słyszeliśmy, czy to będzie 1 000 000 złotych, tak? Czy to 800 tysięcy. Ja już dokładnie też nam jest trudno policzyć, jaka to jest kwota, tak? Ponieważ no, kwoty padały różne. Na jedną rzecz na pewno musimy zwrócić też uwagę, że pozwoliliśmy sobie tutaj zerknąć na stronę OPEC-u i na wartości oraz misje i wartości, którymi się grupa OPEC i OPEC kieruje. I tutaj w punkcie 2 jest taki fajny zapis. Wobec klientów, partnerów handlowych, konkurentów, pracowników i społeczności lokalnej kierujemy się zasadami. Ja już nie będę zasad wymieniał, ale ostatnio wymienię. Aktywną obecnością w środowisku lokalnym. To my prosimy o tą aktywność tutaj w tym budynku, tak? Także prosilibyśmy bardzo, żeby rozważyć możliwość funkcjonowania dalej OPEC-u. Jako radni do tej pory nie spotkaliśmy się z basenu. Do tej pory nie spotkaliśmy się z prezydentem. Prezydent na ostatniej sesji zapowiedział, że takowe spotkanie się odbędzie. No i czekamy, jesteśmy zaniecierpliwieni i zaniepokojeni, ale na tą chwilę z mojej strony wszystko, bym oddał głos koleżance Krystynie Bagnieckiej, później radnemu Piotrowi Rodę, a na koniec jeszcze 2 słowa chciałbym Państwu powiedzieć. Szczegółowo powiedział kolega. Ja tylko chciałam powiedzieć, że tak, że my jesteśmy po to, żeby pomóc mieszkańcom. Jedni lubią sport, drudzy lubią pływanie. I na miasto, które liczy ponad 80 tysięcy mieszkańców, jest niemożliwością, żeby basenu nie było w mieście. Są baseny mniejsze, są w szkołach, ale ze szkół, w szkołach nie korzystają na przykład tam te emeryci czy inni, ponieważ szkoła jest tylko dla dzieci, które się tam uczą. Jest jeden basen, w tej chwili już udostępniony, na lotnisku, gdzie po prostu czynny jest od 20 do 22. No jest to śmieszne. Dla mieszkańców. Dla mieszkańców oczywiście, tak. I to jest tylko w sobotę. No jest to śmieszne. Nie, w sobotę jest... Nie tylko, tak. Nie tylko. W tej chwili nie tylko, ponieważ były uwagi, żeby udostępnić w inne dni. I powiem, że to jest śmieszne, ponieważ
20 godzina, 22, to jest po prostu no, niesamowite, żeby się tak ktoś odważył, czy starsze osoby, czy dzieci, żeby o tej godzinie poszli do basenu i wracali. Przecież wiadomo, różne sytuacje są w mieście. Dlatego ja mówię, to jest niemożliwe, żeby w takim mieście jak miasto, tak jak już wspomniałam, żeby nie było basenu. I tu kolega powiedział słusznie, kiedyś rzeczywiście również OPS miał może nawet jeszcze gorszą sytuację, jak w tej chwili ma finansową, ale podchodził do tego tak życzliwie i no nawet nieraz małymi kłopotami, ale basen istniał. No w tej chwili nie wyobrażamy sobie i na tym nie zakończymy tej sprawy, że musimy wyjaśnić, dlaczego, naprawdę dlaczego prezes OPS-u nie chce uruchomić tego basenu. Właśnie wracam z Rady Seniorów, gdzie była 11 dnia w Urzędzie Miasta, należę tam jako członek. Między innymi również było zapytanie, czy jest prawdą, że basen w ogóle nie będzie istniał, że nie będzie istniał basen na Kalinkowej. No powiedziałam, no na razie jest to prawdą, ale jest jeszcze sprawa niezamknięta. Być może jako radni, którzy my jako tutaj z naszego klubu włączamy tu rzeczywiście się no, w miarę solidnie do tego, przepraszam za słowo. Ale no niestety no nie może być tak. No nie może być tak, bo pytają się osoby starsze, no mówię, no jeden lubi sport taki, drugi taki, ale po prostu basen musiałby być i musi być. My mówimy, szanowni państwo, o tym, żeby ten basen funkcjonował do momentu, kiedy powstanie nowo budowany, wybudowany dokładnie basen, który ma być na rządzu. To, co pan prezydent zapowiedział i do tego czasu, kiedyś o tym na sesji mówiłem, porównywałem to do kina Helios, tak? Jedno kino Helios, starsze kino Helios funkcjonowało do momentu wybudowania Galerii Alfa, gdzie zaczął funkcjonować nowe kino, także no, uważamy, że bez dwóch zdań, że tak samo powinno być, jeżeli chodzi o pływalnię, ale oddałbym tutaj... Słyszeliście, jak prezes Dec mówił, to nie było słów, że być może uda się jeszcze reaktywować, że nie ma pieniędzy, ale trzeba dużo zainwestować, żeby przywrócić udział. Widać, że jest zła wola pana prezesa. Mnie się tak mocno wydaje, bo to jest niemożliwe, jeżeli ma taki zysk, w tej chwili, jak już tu kolega... To z trzech lat był zysk. Tak, dokładnie. No to uważam, że ten milion, czy nawet te 2 miliony, to chyba warto się poświęcić i dla miasta Grudziądza jednak coś zrobić. A tu się po prostu nawet chyba dobrze się nad tym nie zastanawia. Znaczy, ja myślę tak, że szanowni państwo, że to problem jest w tym, mam nadzieję, że mentalność prezesa się zmienia, ale na tą chwilę uważam, że on jednak tego miasta nie czuje. Nie? No, poprzednik jednak, no różnie no mówiono się o prezesie Marku Tołkaczu, tak? Ale od 1988 roku, ja nie wiem, czy dokładnie już w 1988 pan prezes Tołkacz był, ale jakże tak powiem nastał, to jednak no, pieniądze na ten basen szły, tak? No i tutaj jest, bez dwóch zdań oczekuję po prostu no, zmiany stosunku podejścia do tej misji społecznej przez prezesa Deca i po prostu do momentu, kiedy będzie będzie wybudowany nowy basen, żeby finansować. Jakie działania zamierzycie podjąć, żeby właśnie stało się? To znaczy przede wszystkim oczekujemy tego spotkania, no, tak, które od ostatniej sesji się nie odbyło, chyba że... Co oczekujecie państwo od prezesa? Chyba nie wiem, prosiłbym pozwolić, jeszcze chciałbym kilka rzeczy powiedzieć odnośnie tego, w jaki sposób, jeżeli już naprawdę OPEC nie chce prowadzić tego basenu, bo być może ta działalność podstawowa jest inna i powiedzmy to nie współgra z profilem firmy, tak? Proponujemy przynajmniej 3 możliwości. Pierwsza to jest taka, że można OPEC może wypłacić dywidendę i tą dywidendę my jako radni możemy te środki tą dywidendą dokapitalizować geotermię i ona będzie to prowadziła, tak? Tyle, że OPEC będzie finansował. Można wyłonić operatora, w tym przypadku podobnie uważamy, że może być czy to geotermia, czy to może być MORiW i także do czasu wybudowania nowego basenu OPEC to sfinansuje, a można też, bo wiem, że takie były propozycje, w kularach się o tym mówiło, żeby ten grunt cały, który jest własnością OPEC-u, tak, i majątek, wnieść do geotermii i geotermia poradzi sobie bez finansowania ewentualnie, bez wsparcia finansowego z zewnątrz, no natomiast dzięki temu zyska powiedzmy no, atrakcyjną działkę w centrum miasta. Chcielibyśmy, żeby jeszcze w tym roku te drzwi dla mieszkańców zostały otwarte.
Jak najbardziej, ponieważ jest taka pora jesienna, zimowa i to najbardziej by było potrzeba, bo tak jak już tutaj kolega Łukasz powiedział, przyjdzie wiosna, no to praktycznie przyjdzie wiosna, lato, no to wtedy nie będą korzystać z basenu, tylko sobie pojadą do Rudnika czy gdzie indziej i będą już tam mieli tą wodę i mogą się kąpać. Wsłuchując się w głosy mieszkańców, no z pełną stanowczością wiemy, że ten basen jest mieszkańcom Grudziądza potrzebny. No i my jako radni będziemy dążyć do tego, żeby ten basen został otwarty w jak najszybszym terminie. Mieliśmy przed chwilą okazję zajrzeć tutaj do środka. No, włożono dosyć pokaźne środki w remonty toalet, w remonty szatni, w remonty pryszniców. Wygląda naprawdę całkiem przyzwoicie i wierzymy, że ten basen będzie mieszkańcom służył do tego momentu, aż powstanie nowy obiekt, bardziej nowoczesny. Rzeczywiście sama Niecka pamięta lata 80. Lastrico, do dzisiaj płytki, takie same jak pływałem jeszcze jako mały chłopak w tym basenie. No, wymaga to może remontu, ale ten basen może w takiej formie funkcjonować do czasu otwarcia nowego obiektu. Nawet jeżeli to będzie za kilka lat, to myślę, że mieszkańcy bardzo chętnie z tego obiektu skorzystają. I o to będziemy walczyli. Tak, no, konkluzja jest taka. Oczekujemy otwartego spotkania z prezydentem, jeżeli no, z prezesem, ale to już prezydent będzie decydował, kogo na to spotkanie zaprosi. Natomiast mówię, od końca września ta sesja, o takim spotkaniu nie słyszałem. W każdym razie ani ja, ani żaden radny z klubu Sojusz Obywatelski Grudziądz nie uczestniczył. Także oczekujemy tego spotkania i zdecydowanych działań ze strony prezydenta, ponieważ mówię, to jest, że tak powiem, na dzień dzisiejszy dla nas najważniejsze, a należy też wspomnieć, bo tutaj kolega radny powiedział o inwestycjach, że one były cyklicznie, ten obiekt jednak był remontowany, tak jak spojrzeliśmy faktycznie niedawno sanitariaty, dwa lata temu, ale ten parking, tak, i tu całe otoczenie w 2016 roku było wyremontowane, przypuszczam, że to była kwota gdzieś kilkuset tysięcy złotych, w 2017 wszystkie okna tutaj powymieniane, także jakieś inwestycje były, a no, nie rozumiem tej niechęci.